Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale Pop Świadomość i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o romansach, więc bez większego przedłużania zaczynajmy. Tak jak Wam zapowiadałam w poprzednim odcinku, postanowiłam Wam troszeczkę poopowiadać o mojej przygodzie z romansami. Właściwie wydaje mi się, że romanse towarzyszą mi przez większość mojego życia. Czy to w postaci fantastyki z wątkiem romantycznym, jak na przykład seria Wampiry z Morganville, Pamiętniki Wampirów, mamy też... Dobra, Zmierzchu nie czytałam, ale tego typu powieści, serie, które miałam przyjemność czytać, czy też zupełnie takie bardziej obyczajowe, czy bardziej... No właściwie bardziej obyczajowe książki, bo teraz to sobie... No kryminały, kryminały kiedyś to było mój taki konik i najwięcej ich czytałam, więc w kryminałach też zawsze się gdzieś tam dopatrywałam tej miłości. Ta miłość książkowa zawsze dla mnie była takim czymś, co napędza mnie do czytania. Jakkolwiek to może brzmieć dziwnie, ale to właśnie głównie te wątki romantyczne, takich relacji między bohaterami najbardziej mi się podobały i to one najbardziej mnie zachęcały do tego, żeby czytać dalej. I dlatego w końcu przestałam się bać czytać, albo raczej mówić o tym, że czytam romanse i po prostu robię to tak bardziej bezpośrednio, ale tym razem się tego nie boję, więc opowiadam o nich w internecie. Możemy zauważyć coraz większe zainteresowanie właśnie tym gatunkiem i coraz częściej spotykane jest na przykład na półkach Empiku czy w innych księgarni. Coraz więcej na bookmediach się mówi właśnie o tym gatunku i przestaje on być gatunkiem takim niszowym, takim powodującym zażenowanie czy jakikolwiek sposób niekomfortowe sytuacje i ocenianie kogoś ze względu na to, co czyta. To też jest właśnie ciekawy wątek dotyczący tego oceniania innych przez pryzmat tego, co czytają, oglądają, słuchają. Bo mam wrażenie, że w obecnych czasach, nie wiem na ile to jest pandemia, na ile to są czasy, w których żyjemy, na ile to jest właśnie jakiś rozwój społeczny, na ile to jest nowo powstałe, ale wchodzące na rynek pracy Gen Z. Coraz bardziej widoczne w społeczeństwie jest jestestwo Gen Z. Myślę, że to właśnie mogą być powody, dla których ta kultura indywidualna przestaje być czymś takim obcym. Nie staramy się teraz przekonać innych ludzi, że jesteśmy tacy jak oni, czy nie staramy się w pewne ramy, w jakieś pudełka po prostu wpasowywać się w to, co inni oczekują od nas, żebyśmy, nie wiem, czytali, oglądali, słuchali, tylko staramy się go with the flow i teraz każdy jest indywidualny i im bardziej odchodzi od normy, tym właściwie jest ciekawszą postacią i zyskuje dużo więcej na wartości. I wydaje mi się, że przez to właśnie osoby, które słuchały muzyki, oglądały filmy czy czytały książki, które niekoniecznie były uznawane przez społeczeństwo za coś bardzo wzniosłego czy coś bardzo takiego wartego w ogóle wspominania, mają teraz swój czas, swój głos i nie są... Nie boją się go wypowiedzieć. I tak jak Wam właśnie mówiłam, ja sama czytałam od zawsze romanse, przynajmniej te wątki romantyczne zawsze gdzieś tam były dla mnie ciekawsze i dlatego też przerzuciłam się na taki bardziej czysty romans, tylko wydaje mi się, że obecnie romanse nie są aż takie płytkie, albo przynajmniej nie to, że płytkie, ale nie są takie oczywiste, jak może mi się wydawało, że one są. Może one nigdy takie nie były, tylko ja nie czytałam takich romansów, tak naprawdę romansów, tylko zawsze to była książka, która miała wątek romantyczny, a nie była stricte romansem. I wydaje mi się, że może to jest ten case, że jednak żyłam w takiej szufladce, czy pewnym stereotypie, jeżeli chodzi o te książki. Ale obecnie wydaje mi się, że te nowe powieści, które powstają, są bardziej zróżnicowane, bardziej wielowymiarowe. Nie tylko opowiadają o samym romansie, ale także o problemach ludzi, jak na przykład seria od Chloe Leslie, która opowiada o normalnych ludziach, w sensie nienormalnych ludziach, osobach, które
mają jakieś problemy, bo borykają się z problemami i często to są problemy właśnie zdrowotne, psychiczne i te problemy nie dyskredytują ich do tego, żeby mogli znaleźć miłość. Czy mamy bardzo dziwne, zawiłe problematyki różnego rodzaju, na przykład u Ellie Hazelwood, gdzie mamy problematykę naukowczyń w życiu naukowym, że tak powiem, na uniwersytetach, czy różnego rodzaju stacjach badawczych, nie wiem jak to się nazywa, laboratoriach, o Boże, tak, czy w różnego rodzaju laboratoriach i pracowniach. No, mamy tutaj też takie bardziej typowe romanse, jak na przykład Zagraj dla mnie, gdzie to jest gangi, taka akcja tutaj. W sumie to też nie jest do końca taki typowy romans, ale powiedzmy, że to są takie książki pokroju, dobra, nie wiem czego. Czy mamy właśnie bardziej takie teenage love, jak u tamtego lata, czy The Heart Principle. To jest książka, by the way, która wywołała mnie tyle emocji, niekoniecznie dobrych. I pierwszy raz mi się zdarzyło wtedy, że dosłownie czytałam książkę i musiałam ją zamknąć, odłożyć na chwilę, bo byłam tak zdenerwowana na główną bohaterkę, bo ona była tak niedorzeczna w wielu momentach, że musiałam ochłonąć z tych emocji, takiej złości i irytacji jej osobą gdzieś tam głęboko we mnie, że wow. No to było niesamowite uczucie. Chyba nigdy później i nigdy wcześniej nie miałam takich emocji. Z jednej strony to jest super, bo książka pobudziła takie emocje, a z drugiej strony I didn't need that. Mamy też na przykład serię Klaudii Bianek, która jest naprawdę super, jest świetnie opisana, opisane relacje i też tutaj jest poruszona zupełnie inna problematyka. Czy Julia Biel, która także jest, tak samo jak Laura Suarez, są obie takim bardziej teenage vibe książkowe, no, one są głównie kierowane do tak zwanej grupy Young Adults i opowiadają nie tylko o romansach, nie tylko ten romans jest istotny, ale także inne aspekty. Teraz też coraz częściej pojawiają się na rynku wydawniczym książki, które są queerowymi romansami i to też jest moim zdaniem super. Red, White and Royal Blue. W sensie tam moim zdaniem nie ma za dużo innej tematyki niż właśnie taka tożsamość, szukanie siebie, queerowość, romans. Jest trochę polityki, co mi się bardzo podoba, bo ja sama jestem amerykanistą i ten wątek amerykanistyczny jest bardzo abstrakcyjny. Ale też fajnie troszeczkę przybliża niektórym osobom to, jak to wszystko wygląda. Poza tym bardzo podobają mi się zasady, którymi się muszą kierować i rodzina królewska, i prezydencka. A jednak wydaje mi się, że w normalnym życiu, prawdziwym życiu to nie wyglądałoby w ten sposób. Mimo wszystko ten romans... It's so adorable! No i tak samo jak wszystkie te klasyczne romanse, no to nie, bez cudzysłowia, wszystkie te klasyczne romanse, jak na przykład Duma i Uprzedzenie, Rozważna i Romantyczna, czy Emma, mówię wszystkie o Jane Austen, gdyż iż ponieważ jestem świeżo po przeczytaniu tych trzech książek, nie w oryginale, tylko w wersji uproszczonej, ale I love them so much. I uważam, że to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, jak zmieniał się ten obraz i skąd się kreował obraz tych romantycznych emocji. W ogóle tak jako taki fun fact, bo nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale pojęcie miłości romantycznej, takiej jak mamy teraz, dopiero powstało w latach 50. XX wieku, więc stosunkowo jest to nowe pojęcie. Wcześniej ta miłość wyglądała zupełnie inaczej, co właśnie można widzieć u Jane Austen. Mimo że jest tam ta romantyczna miłość, to w większości miłość była bardziej aranżowana, była bardziej taka wymuszana, bym powiedziała. I obraz tej koncepcji takiej, że my wybieramy sobie osobę, z którą chcemy spędzić resztę życia, my darzymy jakimiś emocjami drugą osobę, jest właśnie bardzo nowy. Dlatego to jest też ciekawe, jak bardzo to napędza też kulturę i jak bardzo to się zmienia na przestrzeni lat. Poza tym w literaturze romantycznej widzimy takie pewne schematy, pewne motywy, które występują najczęściej i takimi moimi
najulubieńszymi jest oczywiście od tak, enemies to lovers, czyli od wrogów do kochanków. Czy w sumie friends to lovers, czyli od przyjaciół do kochanków, też mi się bardzo podoba. Bardzo lubię też forced proximity, czyli motyw, gdzie dwójka bohaterów jest zmuszona, żeby żyć razem. Na przykład na jakiejś przestrzeni, bo są, nie wiem, zamknięci w pokoju, zamknięci w domku, zamknięci gdzieś na odludziu. Czy na przykład z takich jeszcze wątków to... fake dating też jest całkiem fajne, że udawane randkowanie też jest często powtarzającym się motywem. Czy jeszcze jeden z takich moich ulubionych motywów, który występuje stosunkowo rzadko, dawno się z nim nie spotkałam właściwie, a chętnie bym poczytała książki, więc jeżeli znacie ten motyw, to koniecznie dajcie mi znać, czyli przyjaciel starszego brata, o tak to powiem. Czy tam przyjaciel brata, niekoniecznie musi być starszego, ale to jest, no to jest też fajny motyw, to jest bardzo, bardzo fajny motyw i chętnie bym w sumie go poczytała, bardzo dawno nie czytałam tego. No anyways, poza tym, dlaczego ja w ogóle czytam romanse? Jednym z takich powodów jest to, że romans jest bardzo lekką formą pisarską. Uwielbiam pióro na przykład Sally Adams, która napisała m.in. The Cheat Sheet. Nie ma tutaj takich wielkich zdań, nie ma tutaj takiej ciężkiej dawki, jakiejś rozkminy. Jest po prostu historia, jest ona przestępna, jest najczęściej napisana łatwym językiem i przyjemnym. I jest sposobem też na takie oderwanie się od rzeczywistości, na taką czystą rozrywkę. Ponadto uwielbiam to w romansach, że są dosyć przewidywalne, jednak umówmy się, większość romansów, historii romantycznych, no wiemy jak się skończy. Czytając już wiemy, kto jest, ma być w kim zakochany, do czego to wszystko dąży, ale jednocześnie czekamy na to bardzo mocno. Jednym z takich właśnie motywów swoją drogą jest slow burn, czyli taki romans, który bardzo powoli się rozkręca i tak naprawdę na końcu książki dopiero oni tam się spikną w końcu. Nie przepadam za tym, ponieważ jestem bardzo niecierpliwa. I no to jest trochę irytujące czasami, ale wiemy czego się spodziewać. To jest też taka rzecz, która dla mnie jest dosyć plusem, chociaż lubię być zaskakiwana, dlatego wybieram na przykład fantastykę, czy kryminał, czy cokolwiek innego, a po romans sięgam, kiedy chcę się tak troszeczkę uspokoić, tak potrzebuję czegoś właśnie w ramach rozrywki, czegoś takiego, że mogłabym poczuć emocje, których nie czuję na co dzień, powiedzmy. Przede wszystkim też jest taką formą właśnie eskapizmu. Uciekam do swojej tam jakiejś krainy, znaczy to nie jest kraina, to jest przeważnie rzeczywistość alternatywna, powiedzmy. Mogę się utożsamiać w jakiś tam sposób z główną bohaterką i czuć, że to o, to ja jestem adorowana w tym momencie. I to jest takie urocze. Kocham to napięcie, te takie motylki w brzuchu, które sobie gdzieś tam latają i to jest naprawdę dla mnie takie oczyszczające. Kocham emocje, które mi towarzyszą podczas właśnie tych takich gierek między bohaterami. I mimo to, że sama fabuła jest przewidywalna, to co po kolei się będzie działo, to jednak uwielbiam to, co też jest wokół. Też uwielbiam to takie właśnie wypełnienie między tymi głównymi bohaterami, miłością między nimi, to wszystko, co się dzieje wokół, te rzeczy, które ich oddalają od siebie, a nie przybliżają. No i to jest naprawdę super. No i chyba to jest wszystko, co chciałam Wam powiedzieć na temat mojej przygody z romansami. Właściwie nie powiedziałam wiele o samej przygodzie, ale o samych romansach powiedzmy. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, co Wy sądzicie o romansach. Czy czytacie romanse? Jakie czytacie romanse? Czy lubicie je czytać? To chyba się powtarza pytanie. Dawajcie mi znać też, dlaczego Wy lubicie czytać romanse. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Koniecznie dajcie lajka, jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Cześć!